zawsze było 7:55, wszyscy siedzą. Jak to on chodzi, rzuca książkę, poślizgał się trochę, rzuci krzesło i nagle, dobra, zaczynamy lekcję, wszyscy, dobra, 5 minut jeszcze, szkoła, mam 5 minut, więc jest. Odpuśćcie wasze książeczki, nie? Książeczki, coś tam było, nie? Na czym skończyliśmy? Nikt się nie zrozumiał. Hades. No i który, można powiedzieć, był taki z piekła rodem, król, i to miał czerwone oczy. I co więcej, ten król przyjaźnił się z jego psem. Pan Jacek mieszka 200 obok. Jak chodziłem zawsze po kolędzie, to zawsze dom pana Jacka to był jeden z najbardziej, że tak powiem, dochodowych domów, ponieważ to zawsze z chłopakami ładne sumki zbieraliśmy, nie? A oprócz tego, że sumki, to zawsze jakiś poczęstunek był i tam już w sumie od najmłodszych lat byłem. Pierwszy raz u pana Jacka byłem, jak miałem ile? Z 11, 12? No, to pamiętam, jak jeszcze na schodach bodajże nas posadził, takich dwóch małych chłopaków, i żeśmy, bo to był ostatni dom, i liczyliśmy zbrane pieniądze po prostu niego na schodach, nie? Po pierwszej kolejnie w życiu. To jest kiedyś drama do szkoły. Bo nie było. Przyniósł drama i chciał się nam pochwalić, bo dostał nowy nabytek od córki, od żony. I włożył baterię, włączył pilot i ten dron tak ścisnął do góry i się cały rozbił. Oj! Prezent od żony, od córki. No i pamiętam wtedy, że się rozbił i skończyło się na tym, że schował do pudełka i przeszedł do tyłu. Pan Jacek to mój polonista. Mówię mój, bo tutaj wyrażam w pewnym sensie przynależność. Do takiego nauczyciela nie można było tak jakby nie przynależeć, nie można było nie czuć się w jakiś sposób związanym. Pan Jacek nauczył nas innego spojrzenia na rzeczywistość. Pan Jacek był moim wychowawcą w liceum, uczył mnie również języka polskiego i edukacji filmowej. Te zajęcia wspominam bardzo dobrze, był dla mnie bardzo dużym autorytetem, bardzo dużą motywacją. Pamiętam, gdy pierwszy raz spotkałem pana Jacka w tejże sali i od razu wiedziałem, że jest osobą iście niezwykłą. Byłam w pierwszej klasie liceum, byłam bardzo niepewna, nieśmiała, nieswoja. Ale na jednej z lekcji zgłosiłam się, aby przeczytać rozprawkę, którą sama napisałam, i mimo tego, że różniła się ona diametralnie od innych rozprawek w całej klasie, powiedział pan, że jest fenomenalna dla mnie, geniusz literacki. Dostrzegł pan mój talent, coś, czego nikt inny w życiu nie zrobił. Pan Jacek to osoba, która bardzo mocno zapisała się w moim życiu. Niejednokrotnie wspominam go. Wspominam zawsze bardzo ciepło i jest to tak naprawdę jedna z najważniejszych osób, które poznałam w tej szkole. Pan Jacek jest bliski naszemu sercu, jest to niewątpliwie prawda. I zawsze będzie bliski naszemu sercu, gdyż zapisał się w naszej historii tej szkoły, w tych murach. W tej sali, gdzie tutaj przeżywaliśmy nasze lekcje, nasze nieraz łatwe i trudne zmagania. I za to z całego serca mu dziękuję. Pan Jacek jest osobą o bardzo dużym poczuciu humoru. Jest naprawdę niezwykłym człowiekiem. Bardzo miło zawsze go wspominam i wiem, że zawsze będę o nim pamiętać gdzieś do końca życia. Będę miała go w moich wspomnieniach. Jest bardzo oddany swojemu zajęciu, jest to dla niego bardzo duża pasja i wiem, że cały czas marzy o tym, żeby kontynuować jakby swoje dzieło, swój zawód. Zawsze był on pomocnym nauczycielem, a teraz sam potrzebuje pomocy. Teraz my pomóżmy jemu. Zachęcam wszystkich Państwa, uczniów szkoły i nie tylko, do wspierania zbiórki na rzecz pana Jacka. Chcielibyśmy zachęcić do wpłacania pieniędzy na zbiórkę charytatywną na stronie siepomaga.pl na rzecz pana Jacka Brembora. A także do brania czynnego udziału w licytacjach charytatywnych. Bez tych posiadanych funduszy nie będziemy w stanie, można powiedzieć, zrobić dalszego kroku. A ten krok w stronę leczenia jest naprawdę bardzo istotny dla pana Jacka. Jest to niezwykle ważna akcja, w którą chcielibyśmy, aby włączyło się jak najwięcej ludzi dobrej woli, bo my jako osoby, które znamy go osobiście, wiemy, że na to po prostu zasługuje. Czy
Trzeba nam zawsze w górę iść, choć nieraz nękaże cię. A jeśli w końcu przyjdzie paść, to tylko paść na szczycie. Ja wiem i wszyscy uczniowie, że razem osiągniemy ten szczyt. Wierzę, że razem damy radę, uda nam się pomóc panu Jackowi. Pan Jacek na pewno odzyska zdrowie. Jesteśmy panem!